Bardzo serdecznie Państwa witam. Po raz następny, z kolei siódmy, spotykamy się na koncercie lwowskiej piosenki, którą prezentuje zespół Habila. I dzisiejszy koncert poprowadzi nas do starego kina. Lwowskie gwiazdy polskiego kina. I to jest część druga, bo część pierwsza była w ubiegłym miesiącu. Niestety nie oglądamy już starych polskich filmów, ja o tym już wspomniałem, z lwowskimi gwiazdami filmowymi. Nie istnieją spotkania z Archiwum Polskiego Filmu. Telewizja też nas nie zaprasza na owe spotkania. Ale nie tylko dlatego uważam dzisiejszy koncert za wydarzenie artystyczne. Piosenką ze starych lwowskich filmów poprowadzi nas zespół Habila w miniony niestety już czas. I za to artystom serdeczne dzięki. Dzisiaj usłyszymy, jak wspomniałem, drugą część naszego koncertu lwowskich gwiazd polskiego kina i lwowskich autorów polskiej piosenki międzywojennej. Pragnąłbym Państwu przypomnieć znaczący fragment lwowskiej historii, który, a szkoda, nie został sfilmowany. A ten fragment lwowskiej historii znam z autopsji. Nazywa się Krakidały. Był to taki targ lwowski, jak krakowska tandeta, nazywany przez niektórych Paryżem, a przez niektórych raczej z żydowska Krakidały. O tych Krakidałach napisał wspaniałą książkę, wspaniałą literaturę zatytułowaną Krakidały Jerzy Janicki, niestety już nie żyjący, poeta, reżyser, publicysta. Dlaczego ten znaczący fragment naszej historii przypominam? Również dlatego, iż metaforycznie łączy się z niektórymi tytułami polskich filmów i piosenek. Jerzy Janicki, jak wspomniałem, barwnie opisał ten plac, co jako niezapomniany folklor Lwowa odtworzyłem, nawet niektóre zapisy znam z autopsji. Byli tam handlarze, którzy posługiwali się albo szmoncesem, albo bałakiem, a bardzo rzadko literacką, poprawną polszczyzną. Oto fragmenty. Co dusza zapragni, co oko zobaczy, co uku usłyszy, co ręka dotknie, wszystko, co tu na stoli leży, co sobie kto wybierze, to do wyboru, do koloru, jedna cena. Tylko dzisiaj, tylko dzisiaj. Babraj, babraj, wybieraj, szukaj i gmyraj. Wielka sensacja, bankrutacja. Fabrykant zbankrutował, kupi zwariował. Komu nie trza, komu nie trza, komu nie trza. Babraj, wybieraj, gwałt ludzi. Co się dzieje, z wszystkich kupców krew się leje. Kamyczki, zapalniczki, kamyczki do kuchła, zapalniczki, proszę, proszę, słodka jak miód, zimna jak lód, taka halba za 5 groszy, zimna, winna, dobra za 5, zimna ludownia cytronowa. Cały komplet najnowszych piosenek kabaretowych, jak i słyszycie przez radioaparaty i płyty gramofonowej, za jedyne 20 groszy. Czy ty mnie kochasz? Już nigdy? Gdzie twoje serce? Czy Lucyna to dziewczyna? W maleńki cichej ty kawiarence? Czy Anna je panna? 12 godzin i z inną co dzień? Mała kubitku, czy wiesz? Już taki jestem zimny drań. Dla pani wszystko, cały ten komplet za jedyne 20 groszy, tylko 20 groszy. Higieniczna wapa pana doktora Brunsa, tylko 10 groszy. Wazylina amerykańska, higieniczna wapa pana doktora Brunsa za 10
groszy. Ja sobie jeszcze przypominam, to nie widziałem tego na Krakidałach, tylko w dawnym pasażu Hellera. Stał tak do 1 września 1939 roku, od rana do wieczora, sprzedawca kalesonów. On wcale nie był wariat, bo świetne pieniądze zarabiał. Brał takie białe kalesony, które rzekomo były rozciągane, a zapewne nie. Je w sposób bardzo sprytny rozciągał, a były to kalesony profesora Jungera. Wołał profesor Junger, kalesony, kalesony. Francuski pachnący kadzidło paryski. Waniliowe paski do kadzenia pokoi i salony. Jednym paskiem możesz kadzić całe pomieszkanie za jedyne 5 groszy. Najnowsze książki powieściowe do czytania, bajki, bajeczki dla syncia, dla córeczki. Każda jedna sztuka tylko 10 groszy. Ludzi, higieniczny tryk doktora Igiera, o którym wspomniałem. Bankrucki towar, otwórzcie oczy, ludzi, łapaj za 1 złoty, higieniczny trykut za 1 złoty. Kto ma życzenie nabyć nasz uniwersalny aparat? Państwu mogę zaraz i przekonać, każdego udowodnim, każdemu przekonam. Nasz aparat oszczy noży, nóżyczki, sikiery i dżagany. Służy jako wykołaczka do zęby, do uszu, do nosy. Warszawska nowość, tylko dla reklamy za jedyny 1 złoty. Służy jako aparat do manicury i do pedicury. Do lipieni pieregi też, do bicia i robi przyjemny zapach w pokoju i sztuczny śnik. Rozwesela każde jedno towarzystwo. Warszawska nowość, uniwersalny aparacik dzieci na bruk. Tylko za 1 jedyny złoty. Według Jerzego Janickiego tekst ów nagrała na Krakidałach w latach 30. Przepraszam. W oryginalnym wykonaniu audycja Radia Lwów, Wesoła Lwowska Fala. Nieco więc informacji historycznych o tej audycji Radia Lwów. W posłowiu do reprintowego wydania radiowych dialogów Szczepka i Tońka Jerzy Janicki zapewniał. Żadna Izaura, żadni Matysiakowie i żaden dom nie wymiatał tak ulic w niedzielne wieczory, jak udawało się to Wesołej Lwowskiej Fali. Co tydzień o 9 wieczorem we wszystkie niedziele ówczesne superheterodyny, wszystkie Philipsy i telefunkeny i wszystkie grające jeszcze tu i ówdzie za pomocą akumulatorów i anodówek Daymon aparaty radiowe nastawione były na falę średnią o długości 385,1 metra, którą arendowano w eterze Polskie Radio Lwów. Szanowni Państwo, w drugiej części dzisiejszego naszego koncertu na scenę poprosimy Franciszka Makucha, artystę krakowskiej opery i operetki, któremu towarzyszyć będzie Mateusz Dudek, wirtuos akordeonu. A teraz może Wojtek. Drodzy Państwo, pozwólcie, że tym razem będę siedział. Ktoś kiedyś powiedział, że postoję, bo mogę siedzieć. Ale ja już teraz będę siedział. Proszę Państwa, wśród lwowskich aktorów w dwudziestoleciu międzywojennym karierę w kinie zrobili m.in. Zofia Batycka, Maria Bogda, Adam Brodzisz, Wojciech Ruszkowski, Artur Młotnicki, Marian Rentgen, Kazimierz Wajda, Henryk Vogelfänger i wielu innych.
No cóż, odzyskanie niepodległości Polski spowodowało eksplozję we wszystkich dziedzinach życia, a w szczególności kultury i sztuki. Polacy rozpoczęli nadrabianie właściwie startu. Życie kulturalne II Rzeczypospolitej rozkwitało jak nigdy dotąd. Stowarzyszenia artystyczne, grupy poetyckie, teatry, gazety, kina, kabarety działały całą swoją mocą. A za nim siłą rzeczy ruszyło oczywiście życie towarzyskie. Wielką estymą społeczeństwa cieszyło się kino, a w szczególności rodzące się co chwila gwiazdy i gwiazdki filmowe. Postać Hanki Ordonówny zainspirowała do walki o medialną sławę resztę dziewcząt, które często drogę na ekran, ewentualnie do kina, upatrywały w konkursach piękności. Pierwszą prawdziwą lwowską gwiazdą polskiego kina była Zofia Batycka. W 1930 roku najpopularniejsze dzienniki, takie jak Ekspres Poranny i Kurier Czerwony, ogłosiły konkurs na najpiękniejszą Polkę. I proszę Państwa, wymagania były bardzo surowe, bo kandydatka musiała być przede wszystkim niezamężna i nieskazitelnie musiała się prowadzić. Musiała być w wieku między 18 a 25 rokiem życia. Do redakcji przysłano ponad 5000 fotografii. Najpierw wybrano 70 kandydatek, które poddano sądowi czytelników. Potem wybrano finałową 15, wśród której znalazła się debiutująca w konkursie piękności, oczywiście Zofia Batycka. Na 15 finalistek aż 8 pochodziło z Warszawy. Natomiast 23-letnia Zofia pokonała je wszystkie i zdobyła koronę najpiękniejszej Polki 1930 roku. Na zwycięzczynię czekało już zaproszenie do konkursu Miss Europy, które w tym roku odbywało się we Francji. Tam zajęła, uwaga, drugie miejsce. Została wicemis Europy. Władała biegle 4 językami obcymi. Grała na fortepianie. Pisała wiersze i nowelki. Uprawiała lekkoatletykę, tenis i narciarstwo. A mieszkała, no jak Państwo myślicie, gdzie, skąd ona była? Ze Lwowa. Tak. I mieszkała we Lwowie nie gdzie indziej, jak przy ulicy Piekarskiej 50 na Łyczakowie w pałacu Turkułów Comello. Pałac ten wybudowany był w 1840 roku w stylu weneckiego gotyku. W latach 20. XX wieku pałac należał oczywiście do Batyckich. Drodzy Państwo, za chwilę usłyszycie Państwo, ponieważ my też mamy naszą mis i gwiazdę, mianowicie Magdalenę Sowę z zespołem Hawira w piosence Ady Kiczman pod tytułem Lwowianka. Magdalena Sowa!
Zofia Batycka urodziła się w 1907 roku we Lwowie jako córka znanego adwokata. Ojciec zapewnił jej dobrą edukację, studiowała w warszawskiej szkole głównej handlowej. Pasja sceniczna Miss Polonii 1930 Zofii Batyckiej narodziła się, gdy jako kilkuletnią dziewczynkę rodzice zabrali ją na przedstawienie opery Faust. W wieku 15 lat po raz pierwszy poszła do kina i obejrzała film z Mary Pickford i Douglas Fairbanksem. Odtąd film stał się jej pasją. W karierze ślicznej Zosi niewątpliwie pomógł przyjaciel domu Ludwik Solski, który przekonał rodziców, że warto dać córce szansę ukazania się publicznie, skoro marzy o scenie i filmie. Okazja pojawiła się w 1929 roku, gdy Zofia rozpoczęła studia w warszawskiej szkole głównej handlowej. Otrzymała możliwość zagrania w filmie Grzeszna miłość w zastępstwie za Gorczyńską, polecana zresztą przez Kornela Makuszyńskiego. Zofia błyskawicznie podbiła serca publiczności. Również krytyka dostrzegła jej urodę, talent, siłę ekspresji i fotogeniczność. Wystąpiła potem jeszcze m.in. w filmach Szlakiem hańby z 1929 roku, Dusze w niewoli z 1930, Dziesięciu z Pawiaka 1931, no i oczywiście Moralności pani Dulskiej z 1930. I ten film, Moralność pani Dulskiej, był pierwszym polskim filmem dźwiękowym. Wystąpiła również w filmie Kobieta, która się śmieje w 1931 roku, gdzie zagrała główną rolę Izy Breton. No cóż, proszę Państwa, to może chodźmy do jakiegoś kina, do Palace lub Casino. Wiesz gdzie? Na Legionów. Nie, to chyba za drogo. Pójdziemy do Tonu lub Uciechy w Pasażu. W jakim? Mikolasza. W Cieniu Krzyża gdzie idzie? W Paksie. Dobra nasza. Patrz, Tom Mix w Koloseum, Gungadin w Chimerze, Rozmar i w Atlantyko, trza iść po premierze, Pensjonarka w Apollo, Robin Hood w Grażynie, Szarża lekkiej brygady w kolejowym kinie, chyba Roxy. Widziałeś Romeo i Julię? Byliśmy w Koperniku razem z księdzem Tulię. Ben Hur w Panie, a w Muzie? W Muzie będzie lepiej, ale masz forsę? Forse? A skąd ja ci wytrzepię? Jeszcze Miraż, Apollo, Marysieńka, Mewa, Rialto, Świt, Europa, Stylowy, Hollewa, Rej Gloria, Rany Boskie, ile tego było? Na Cooperów, Fairbanksów, Flinów się chodziło, na Dietrich i na Garbo, na Szczepcia i Toncia, Smosarską, Brodniewicza, Batycką i na Radce Strącia, i na Hojkier, na Winkiel, na Hinter, na Hele. Kochani, czyśmy przypadkiem się nie zestarzeli? Proszę Państwa, my jak my, ale Hawira na pewno się nie zestarzała i za chwilę zaśpiewa nam piosenkę Sensacja, bo kino gra. Sensacja, bo kino gra, ha, ha, i tu.
Warszawie, to mieszkałam przy ulicy Jagiellońskiej 4, a wychodząc z naszej bramy na wprost była przecznica, ulica 3 Maja. Zaraz za rogiem po lewej ręce było kino Muza, które wyświetlało nałogowo filmy z Tonciem i Szczepciem. I tą ulicą dochodziło się do Ogrodu Jezuickiego, czyli do Parku Kościuszki. Teraz ostatnio, jak byliśmy we Lwowie z moją małżonką, kupiliśmy tam, gdzie było kino Muza, zegarek. Prawdopodobnie był jubiler. A teraz podobno jest jakaś banderowska wystawa. Być może. I teraz, proszę Państwa, idąc ulicą, główną ulicą Lwowa, ulicą Legionów, po prawej ręce, już za wałami hetmańskimi, znajdowały się trzy kina. Kino Palac, Kino Empire i Kino Palac, Kino Empire. Jeszcze trzecie, które zapomniałem nazwy kina. A później na rogu ulicy Kopernika było Kino Raj. To kino wyświetlało też filmy z Tonciem i Szczepciem. Ja dostawałam od mojej mamy albo od taty zawsze pieniążki na kino i chodziłem samodzielnie. Proszę Państwa, mówiliśmy o Miss Polonii 1930 Zofii Batyckiej. Ona grała u boku największych amantów polskiego kina. Była wielką miłością Jana Kiepury, o czym nie wiedziałam. Poznali się oni w 1928 roku w Truskawcu. Jednak gdy Zofia wygrała konkurs, gorące dotychczas uczucie między nimi zaczęło przygasać. Zofia szukała swojej drogi życiowej w filmie, Kiepura zaś stale podróżował i koncertował. W 1930 roku było blisko ogłoszenia ślubu tej pary, ale gdy miało już dojść do decydującego spotkania, Kiepura odmówił. Było to jednoznaczne z rozstaniem. Zostając w roku 1931 Miss Paramountu, podpisała kontrakt z amerykańską wytwórnią International Artists. Z czasem, jako najlepsza gwiazda polskiego filmu, trafiła do Hollywood z nadzieją na wielką karierę. Mieszkając w Los Angeles, grała oprócz rodzimego kina w filmach amerykańskich. Odebrała znakomite, staranne wychowanie patriotyczne, które owocowało pomocą dla rodaków w czasie trwania II wojny światowej. W 1934 roku Batycka powróciła do kraju ze Stanów Zjednoczonych, prawda? I przez pewien czas występowała jako aktorka na deskach warszawskich teatrów. Wkrótce niestety porzuciła aktorstwo i wyszła za mąż za obywatela holenderskiego i zamieszkała w Antwerpii. W parę miesięcy po zakończeniu wojny wyjechała do USA i osiadła w Los Angeles. Po śmierci męża utrzymywała siebie i matkę z lekcji języków obcych, a jak już mówiliśmy, władała biegle czterema językami. Następnie pracowała w galerii artystycznej. Po przejściu na emeryturę zamieszkała w domu opieki społecznej, gdzie zmarła w zapomnieniu. Dziś warto jest wspomnieć osobę, która już w okresie międzywojnia wywyższyła urodę polskich kobiet na międzynarodowej scenie. Drodzy Państwo, Dominika Cieślik-Lauf z zespołem Hawira zaśpiewa piosenkę "Ta to jest wprost nie do wiary". Dominika Cieślik-Lauf. Świat miłości całej poszedł w dół, jak mężczyzna.
to jest wprost nie do wiary. I pierwowzorem tej piosenki, którą nam zaprezentowała Dominika Ciślauf, była Włada Majewska, która zmarła niedawno w wieku 100 lat. Śpiewała tę piosenkę, był to jej przebój, śpiewała tę piosenkę przed mikrofonami Radia Lwów w audycji Wesoła Lwowska. Słowa Panna Bogda. Maria Bogda to pseudonim lwowskiej aktorki Janiny Kopaczek. Tutaj napisałem, żeby nie mylić, broń Boże, z nazwiskiem Kopacz. Urodziła się 25 listopada 1909 roku we Lwowie. Zmarła 30 czerwca 1981 w Desert Hot Spring Sky Valley. Przez 10 lat swojej kariery zagrała w 17 filmach. Występowała w rolach prawych, szlachetnych i romantycznych dziewcząt. W 1927 roku ukończyła Instytut Filmowy Wiktora Biegańskiego, wielkiego polskiego reżysera przede wszystkim i aktora, ojca mojego przyjaciela Zbyszka Biegańskiego, a mężem Wiktora Biegańskiego była Carlota Bologna, znana Państwu doskonale. Debiutowała 2 lata po ukończeniu Instytutu Filmowego Biegańskiego w Tajemnicy Skrzynki Pocztowej Aleksandra Reicha w 1929 roku. W wytwórni BWB grała od 1931 roku. Wytwórnia ta założona została m.in. przez jej męża Adama Brodzisza. Z nim też pojawiła się w 7 filmach, z których za najciekawszy uznaje się dotychczas film mówiący o buncie młodzieży szkolnej w 1905 roku, a film miał tytuł Młody Las Józefa Leitesa i to było z 1934 roku. Natomiast Brodzisz grał w nim młodzieńca, w którym budzą się patriotyczne uczucia. Bogda była zaś jego ukochaną. Maria wyróżniała się urodą. W 1929 roku w konkursie ilustrowanego kuriera codziennego zdobyła tytuł najpiękniejszego typu Polki. Grywała nie tyle amantki, ile dziewczyny wierne i zakochane. W jej filmografii warto również wspomnieć występy w filmie Pan Twardowski. Jest to film z 1936 roku, w którym zagrała rolę Kasi oraz warto wymienić tutaj film Antek Policmeister, film który powstał rok wcześniej, w 1935 roku, w którym zagrała pokojówkę. Proszę Państwa, my teraz z filmu Antek Policmeister usłyszymy piosenkę Co bez miłości wart jest świat. Wykona go zespół Habila. Wart jest świat, bo tak jak bez słoneczka kwiat,
każdy człowiek o coś stara się i dba. Ten pieniędzy dużo chce, ten się sławą bić chce. Lecz w pewnej chwili każdy chętnie odda to, co ma. Za maleńki jeden dźwięk, kocham cię, co bez miłości ładny jest świat. Bo tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez wody, na połek bez brody, to tylko strata młodych lat. Bez smutki można także żyć i mimo to szczęśliwym być. Bez ludzi dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości Państwa, Magdalena Sowa przed chwilą śpiewała, że bez wódki można żyć, ale we Lwowie było też na ten temat inne przysłowie. Wódka zabija powoli, ale nam się nigdzie nie śpieszy. Ja się zgadzam z panią Magdaleną, że bez wódki nie można żyć, bo ja bez miłości nie mogę żyć, ale gorzej dla mnie jest bez wódki. A to podobno mi już w tym wieku nie wolno, ale jeszcze zobaczymy, co będzie za 15 lat. Typ urody Marii Bogdy, skromnie, lecz modnie zaczesana blondynka, o niewyrazistych rysach twarzy, poruszająca się w sposób dyskretny i opanowany. Predestynował ją do ról łagodnych i bogobojnych kobiet, które w końcu Bóg wynagradza za wiarę, cnotę i cierpliwość. Takie podsumowanie Aliny Madej spowodowane było rolami Bogdy w dramatycznych, religijnych Pod twoją obronę i Ty, co w ostrej świecisz bramie. Ale bogobojna blondynka potrafiła narobić niemało zamieszań. No bo na przykład rola w filmie Rapsodia Bałtyku przyczyniła się do tego, że polscy marynarze wybrali ją na swoją królową. Zauroczony marynarz z Gdyni pisał do aktorki: milutka i śliczna pani Bogdo, nawet pani sobie nie wyobraża, co się działo po otrzymaniu pani fotek. Cała wiara marynarska zbiegła się do mnie, krzyki, urwanie głowy. Rewolucja w Hiszpanii i wojna w Japonii razem z Chinami nie narobiły tyle wrzawy, co pojawienie się fotek Marii Bogdy. Słodycz jest w tobie, w słodkim ust zarysie, w miękkim owalu ciepło złotej twarzy i jest nam dobrze przywitać cię dzisiaj, spojrzeć ci w oczy, razem z tobą marzyć. Pisali wielbiciele do lwowskiej aktorii Marii Bogny. Proszę państwa, usłyszymy teraz piosenkę Mariana Hemara z filmu ABC Miłości, którą pod tym samym tytułem śpiewała Maria Bogda, a przypomni państwu tę piosenkę wraz z Chawirą Magdalena Sowa. ABC Miłości. Słuchajmy, może się coś dowiemy. Thank you.
Państwa, podobno pod wpływem tej piosenki przed wojną piekarze lwowscy i chyba też kulikowscy napisali taki wiersz alfabetyczny o pieczeniu chleba. Ja pamiętam tylko to, że to się zaczynało tak. ABC, chlebak C. DEF, najpierw siew. GHI, skwarne dni. I to tak się ciągnęło, ciągnęło, a finał był taki. WXZ, chleb ten, chleb zjesz wnet. O, w ten sposób. Bardzo ładny. Bardzo ładny wiersz. Szanowni Państwo, wraz z upływem lat zmieniało się aktorskie amplua Marii Bogdy. Ale zdaniem krytyki role kobiet szlachetnych najbardziej odpowiadały jej temperamentowi. W 1938 roku z Adamem Brodziszem, tak jak ona lwowiakiem, zostają królewską parą mody na balu w hotelu europejskim. Para tak pięknie dobrana w życiu króluje także w krainie mody. Partnerka Brodzisza, skądinąd finalistka wyborów Miss Polonia, budzi nie mniejszy zachwyt niż on sam. Była pierwszą blondynką w polskim kinie. Tak, naturalną blondynką. Nie, wtedy to chyba jeszcze nie. W czasie okupacji pracowali razem z mężem jako kelnerzy w kawiarni Napoleonka. Podczas powstania warszawskiego Maria prowadziła stołówkę na Mokotowie. Po upadku powstania znalazła się w Zakopanem, gdzie wraz z mężem prowadziła pensjonat Brodziszówka. Jak wielu przedwojennych artystów, rozpoczęła występy teatralne wraz z mężem. Prezentowała spektakle kameralne w różnych miastach Polski. W 1961 roku, prawdopodobnie na zaproszenie wojewódki, wyjechała ze skizem zapolskiej na gościnne występy do USA i po zakończeniu tournée już do Polski razem nie wrócili. Ze względu na obszerny temat naszego koncernu, proszę Państwa, ponieważ ten temat jest rzeczywiście bardzo szeroki, w sierpniu odbędzie się trzecia część koncertu Lwowskie Gwiazdy Polskiego Kina, poświęcona lwowskim autorom piosenek filmowych polskiego kina, między innymi Emanuela Szlechtera i Mariana Hemara. A oto jedna z piosenek filmowych Emanuela Szlechtera. Nie wiem, co się ze mną stało. Ta piosenka jest z filmu Będzie Lepiej, a zaśpiewa ją wraz z Javirą Dominika Cieślik-Lauf. Nie wiem, co się ze mną stało. Wśród nas przychodzi samo, podaje nam ręce, jak mi to się właśnie zdarzyło, że przyszło i na mnie rzuciło swój blask. Sam nie wiem, co się ze mną stało, coś tak dziwnego. Powiedzcie mi, dlaczego dziś wszystko urok ma. I nie wiem sam, jak to się stało, że twoje oczy nie dają spać mi w nocy, nie dają żyć za dnia. I nie chcę skarbów na ziemi, z morza i gwiazd na niebie.
cieślik Lauf. Pierwszym amantem II Rzeczypospolitej był Adam Brodzisz. Urodził się 18 lutego 1906 roku we Lwowie. Prawdziwie nazywał się Brudzisz. Później zmienił nazwisko na Brodzisz. Był absolwentem Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego we Lwowie. Mógł więc dostać się na solidne studia albo ostatecznie przejąć po ojcu zakład fotograficzny we Lwowie. Ale zwycięstwo w konkursie na fotogeniczną twarz ogłoszonym przez warszawską gazetę pozwoliło mu na rozpoczęcie kariery filmowej. W 1927 roku ukończył Instytut Filmowy imienia Wiktora Biedeńskiego w Warszawie. Brak znajomości języka uniemożliwił mu angaż do południowoamerykańskiego kina. W 1931 roku z Michałem Waszyńskim i Eugeniuszem Bodo założyli wytwórnię filmową BWB. Pierwszą żoną była warszawianka Alicja, z którą miał dziecko. Jego drugą żoną była popularna w międzywojniu aktorka Maria Bogda, rodowita Lwowian. Adam Brodzisz i Maria Bogda stanowili jedną z mniejszych par prywatnie, ale również i zawodowo. Ona uważana za najpiękniejszy typ Polki i on, pierwszy amant II Rzeczypospolitej, o którym Antoni Słonimski pisał. Jego trzy główne atuty to uroda, uroda i uroda. Był jednym z najpopularniejszych aktorów dwudziestolecia. Zagrał w 19 filmach polskich. Debiutuje w 1929 roku niewielką rolą w Przeznaczeniu Janusza Stara, a już rok później przychodzi pierwsza główna rola w filmie Z dnia na dzień Józefa Leitesa. A my, proszę Państwa, usłyszymy teraz Magdalenę Sowę wraz z Chawirą, która zaśpiewa piosenkę z repertuaru Zuli Pogorzelskiej To mi wystarczy. W piosence tej wspomina się Adama Brodzisza jako wzór mężczyzny. Magdalena Sowa. Zadawalam się byle czym. Dwa choci, płaszcz granatowy, diadem brandowy, to wystarczy mi. Mały fiat i kapelusz wielki, z węża mam do felki, to wystarczy mi. Szlafrok i piżama, codzienny strój, brokat albo lama, to jest wybór mój. Pończok sok, koszul sześć tuzin, własnym autem po starej Europce zupełnie mi wystarczy. Ostatecznie mogę pojechać na kilka tygodni do Paryża albo zimą zatrzymać się w pierwszym lepszym pensjonacie w Saint-Maurice. Bo ja nie lubię rzucać się to tu, to tam. Wystarczy mi mała, biała willa nad naszym polskim morzem. Jakiś tam jachcik od wielbicieli, dar dla Madzi i już. Tanim kosztem jestem zadowolona. Rano już, fryzjer masażysta, kąpiel oczywista.
rodziny, bo ja od życia dużo nie wymagam. Nie musi być zaraz Adam Brodzisz. Niech ma wzrostu 1,80 m, jedwabiste włosy, oczy wyraziste, wąskie wargi, tors atlety, nogi sportsmena, ręce długie, pielęgnowane i już. Więcej wymagań co do zewnętrznego wyglądu nie mam. Niech będzie tylko trochę do pana podobny. To mi wystarczy. Upić się szczęściem i szampanem, dzisiaj razem z panem, to wystarczy mi. Grubszy flirt, weźmy to w cudzysłów, do utraty zmysłów, to wystarczy mi. W takiej boskiej chwili mogę wszystko znieść, a labity grili całuj mi wieść. Tylko w przód dobrze się zastanów, sześć takich panów, to wystarczy mi. A następny film Brodzisza to Uroda życia Juliusza Gardana, Na Sybir Henryka Szaro z 1930 roku. Dziesięciu spawiaka Ryszarda Ordyńskiego z 1931 roku. Młody las Józefa Lejtesa z 1934 roku. Bohaterowie Sybiru Michała Waszyńskiego z 1936 roku. U kresu drogi Michała Waszyńskiego z 1939 roku. I Wiatr od morza Kazimierza Czyńskiego. Grał w polskich wersjach produkcji realizowanych przez studio Paramount Picture Joinville niedaleko Paryża. Świat bez granic i niebezpieczny raj. W Niemczech wystąpił w obrazie Die Warschauer Zitadelle. Po powrocie zagrał w filmach Głos na pustyni i Bezimienni bohaterowie Waszyńskiego oraz Pod twoją obronę Lejtesa, który stał się jednym z najbardziej kasowych filmów dwudziestolecia. Rok 1939 przynosi Brodziszowi ostatnią znaczącą rolę jednego z lotników w Bogu Rodzicy, Jana Fetkę i Henryka Korewickiego. Dzięki swoim rolom, jak również dzięki swej aparycji, zyskał miano Amanta. Wzdychały do aktora wielbicielki jego talentu, a pensjonarki śpiewały: ach Brodzisz, ach Brodzisz, omdlewam, gdy ty wchodzisz. Na podobne uwielbienie mógł liczyć tylko, proszę państwa, Eugeniusz Bodo. Brodzisz był jedynym aktorem przedwojennym, który dorobił się w ruchu kinomanek nazwanego od jego nazwiska Brodziszomanki. Wysoki, przystojny i sympatyczny, doskonale prezentował się w garniturze, ale również w mundurze. No cóż, nic o tobie nie wiem. Z filmu Włóczęgi zaśpiewa Magdalena Sowa z zespołem Javira. Nagle tak jak tobie jest na duszy. Nie martw się, bo każdy człowiek raz, chociaż raz, koniecznie musi zakochany być po uszy. W głowie mu się kręci, nie chce jeść i nie chce pić, tylko z nią i tylko przy niej ciągle być. Gdy są wreszcie razem, krew uderza nim do głów, a rozmowa ich zaczyna się od słów. Zrobiłeś sercem me. Wiem, że jest mi dobrze.
Szanowni Państwo, zaledwie kilka dni temu przeczytałem w wiarygodnym źródle, bo znakomitej książce o przedwojennych polskich aktorach, że Adolf Dymsza w czasie okupacji niemieckiej występował w teatrach. Ze zdumieniem to przeczytałem. A przeciwieństwem Adama Dymszy był właśnie Brodzisz, który w czasie okupacji przystąpił do bojkotu występów w teatrach i filmach zarządzanych przez okupacyjne władze niemieckie. Jak wielu innych artystów pracował jako kelner w restauracjach Ziemiańska, Napoleonka i Eldorado w Warszawie, a także do lipca 1944 roku w biurze Zambia. Brał udział w powstaniu warszawskim. Był dowódcą brygady roboczej i saperem o pseudonimie Bonza. Po upadku powstania przeniósł się z żoną do Zakopanego, gdzie prowadzili pensjonat Brodziszów. Po wojnie niestety nie znalazł zatrudnienia w polskim kinie. W latach 1946-50 był dyrektorem i aktorem Teatru Objazdowego. W latach 1950-55 występował w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. W czerwcu, jak już wspominaliśmy, 1961 roku wyjechał wraz z żoną do USA na gościnne występy przedstawienia skiz Gabrieli Zapolskiej i tam postanowili pozostać na stałe. Osiedlili się w Los Angeles, utrzymywali się z hodowli szynszyli. Aktor dorabiał też jako rysownik w firmie komputerowej. Zmarł 9 listopada 1986 roku w Desert Hot Springs. 5 lat zresztą po śmierci swojej żony. No cóż, został na szczęście pochowany w kwietniu 1988 roku na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Kwatera duże J, małe B, pauza 6, pauza 3. I tutaj, proszę Państwa, taka mi się nasuwa dzisiejsza anegdota. Mianowicie przechodziłem dzisiaj koło księgarni na ulicy Królewskiej i widziałem książkę, która początkowo kosztowała 36 zł, a cena była skreślona, nowa cena była 6 zł. I cóż to była za książka? Wspaniali dżentelmeni aktorzy PRL-u. I myślę, że nie jedna osoba tu siedząca nie zdziwiłaby się, jakby zobaczyła te nazwiska. Jest na wystawie na ulicy Królewskiej bodajże 50, 56 czy 58. Aktorzy dżentelmeni PRL-u. Książka początkowo kosztowała 36 zł, a obecnie 6. To już też mówi samo za siebie. Proszę Państwa, piosenkę Joj, proszę Pani wykonają Magdalena Sowa i Dominika Cieślik-Lauf. Oczywiście z Habibą. Dni mijają, lata płyną, rok 16 będzie w nas. Lwów się został za kurtyną, nam wypadło zostać przed. Człowiek pęta się po świecie, tam i nazad wciąż i znów. Po tej stronie lwowskie dzieci, a po tamtej stronie Lwów. Joj, proszę Pani, joj, proszę Pani, my od Lwowa za daleko. Za siódmym morzem, za siódmą głową i za tamtą mocną rzeką. Joj, proszę Pani, joj, proszę Pani, chyba się odmieni wszystko. Chyba co daj Boże, dobry Bóg pomoże i będziemy znowu blisko.
Bałak, czyli gwara miska Lwowa, pojawia się w co najmniej kilkunastu polskich filmach i serialach. Jest chyba pierwszą nieogólną odmianą polszczyzny, która znalazła reprezentację na ekranie kinowym. Stało się to za sprawą niezapomnianych Szczepka i Tońka, oczywiście pod kierunkiem Wiktora Biegańskiego, oraz filmowi Będzie lepiej z 1936 roku. Film wyreżyserował niekwestionowany książę polskiego filmu przedwojennego Michał Waszyński. W ciągu 10 lat wyreżyserował 40 filmów fabularnych. 40 spośród 147 wszystkich wyprodukowanych w Polsce w okresie międzywojennym. Postaci lwowiaków pojawiają się nie tylko w jego filmach o Szczepciu i Tońciu, Będzie lepiej, Włóczęgi, lecz także w dramacie Bohaterowie Sybiru z 1936 roku. Śpiewną kresową mowę znał bowiem od dziecka, a ta lwowska była mu chyba szczególnie bliska. We Lwowie, gdzie kończył zniszczone niestety w czasie wojny serce Baciara, był również 1 września 1939 roku. Władze radzieckie zadbały, by podzielił losy bohaterów Sybiru i no cóż, zesłały go na białe niedźwiedzie. W grudniu 1941 roku Waszyńskiemu udało się zaciągnąć do armii Andersa, którą przewędrował przez Iran, Irak, Palestynę, Egipt i w końcu dotarł do Włoch, gdzie wziął udział w bitwie o Monte Cassino. Bliższa od karabinu była mu jednak kamera, dzięki czemu utrwalił przemarsz armii Andersa i samą bitwę o Monte Cassino. I to właśnie te zdjęcia wykorzystał w jednym zrealizowanym przez siebie powojennym polskojęzycznym filmie zatytułowanym Wielka Droga. Film ten pochodził z roku 1946. Niestety w Polsce dopiero po 1989 roku kilka razy można było ten film obejrzeć w telewizji, ale jest na YouTubie, także przynajmniej był, także bardzo Państwa, kto tego filmu nie widział, zachęcam do obejrzenia. Drodzy Państwo, pieśń Czerwone Maki na Monte Cassino zaśpiewa Magdalena Sowa z Chawirą. Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się ukrył jak szczur. Musicie za kark wziąć i strącić go z chmur. I poszli szaleni zażarci, i poszli zabiją cię mścić, i poszli jak zawsze uparci, jak zawsze za honor się bić. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych magach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko magie na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosły krwi. Runęli przez ogień, nie jeden z nich dostał
Pamiętam, proszę Państwa, chyba to był rok 1946 albo 1947. Byłem na dancingu w Warszawiance przy ulicy Dunajewskiego. I orkiestra zagrała Czerwone Maki pod Monte Cassino. Panowie pochylali się nad damami i prosili do tańca. I pamiętam, że ktoś wszedł na scenę i powiedział, proszę Państwa, Czerwonych Maków się nie tańczy, przy Czerwonych Makach się stoi na baczność, o co bardzo Państwa proszę. I wszyscy wstali, proszę Państwa. Czerwone Maki na Monte Cassino są autorstwa Feliksa Konarskiego słowa, czyli refrena. Oczywiście są polskim hymnem, jednym z polskich hymnów. A muzyka została napisana w nocy, w czasie ataku na Monte Cassino przez kompozytora Alfreda Schütza. I co jest jeszcze bardzo ciekawe, usłyszą dzisiaj Państwo Franciszka Makucha, artysty krakowskiej opery i operetki. Franciszek Makuch, zwykle przy odsłonie popiersi w słynnym parku, krakowskim parku Jordana, wykonuje właśnie tę pieśń Czerwone Maki pod Monte Cassino. Przy odsłonięciu popiersi, których jest bardzo wiele, Państwo to mieszkając w Krakowie wiecie doskonale, że na pierwszym miejscu jest popiersie Jana Pawła II. A tym wszystkim kieruje, muszę się pochwalić, mój bardzo bliski przyjaciel Kazimierz Cholewa. Dziękuję bardzo. Film, o którym mówiliśmy, jest niezwykły z wielu powodów. Po pierwsze właśnie z uwagi na wykorzystanie w nim autentycznych nagrań z bitwy o Monte Cassino. Po drugie dlatego, że jedną z głównych ról zagrała w nim żona generała Andersa, Irena Bogdańska-Anders. Po trzecie wreszcie, dlatego że po raz pierwszy po wojnie wybrzmiał w nim lwowski bałag, który potem na długo zniknął z polskiego kina. Słyszymy go w tym filmie za sprawą czwórki bohaterów, żołnierzy Antka Mieczysława Malicza i Skopka Bolesława Orlicza oraz aktorów Juśka Filipa Endego i Helci Niny Oleńskiej. Pierwsi bałakają po lwowsku, zarówno między sobą, jak i ze spotkanym na pustyni galicyjskim Żydem. Bałakają językiem niemal wyjętym z filmu o Szczepku i Tońku. Słyszymy więc w nim zarówno południowo-kresową fonetykę, kulega, ści, jak i typowe lwowskie słowa bałakać, batiar, i wyrażenia na przykład tajoj, całuj rączki, padam do nóg. Realizując ten film, Michał Waszyński nie mógł się pewnie spodziewać, że wkładając w usta bohaterów błąkających się po świecie lwowski bałag, przewidzi jego emigracyjny status na wiele, wiele lat. Po licznych tułaczkach po polskich drogach i warszawskich domach wróci bałag do Lwowa dopiero za sprawą filmu Agnieszki Holland W ciemności. A będzie to już przecież zupełnie inny bałag i inny Lwów. Nie taki, o jakim podczas występów w Polowym Teatrzyku śpiewali Juśku i Helcia. Piosenkę Gdzie najlepiej z filmu Wielka Droga, śpiewaną przez Ninę Oleńską i Filipa ND, zaśpiewa teraz Abira. Gdzie nie spojrzysz, palmy siedzą nam na karku. Gdzie nie spojrzysz, egzotycznych roślin mąk. A ja wolę się
usiąść pod drzewem w stryjskim parku i słowika słuchać księżycową mną. Gdzie nie spojrzysz, są widoki jak w teatrze, tu pałace, tam pomniki, piękne snu. A ja wolę z wysokiego zamku patrzeć, jasny dzień na piękny rozświetlany lwu. Panie Juśko, niech pan prawdę powie, gdzie najlepiej było nam w Lwowie. Panno Minciu, pani jest morowa, gdzie nam śpieszno zawsze jest? Do Lwowa, tam po lwowsku szumią drzewa i sztajerka tańczy za Marsztyną. Tam dzwonami się rozśpiewa stary kościół Bernardynu. Człowiek tęskni za serdecznym słowem, zakochany za najmilszym Lwowem. I choć umie dwa miliony innych słów, jedno słowo wciąż ma w sercu lwu. Gdzie nie stąpisz, jakieś dziwne słyszysz słowa: I'm sorry oraz thank you very much. Chciałbym coś usłyszeć z mego Lwowa, coś takiego, co pod żebro pójdzie aż. Dżentelmenów tu jest pełno w każdym mieście, coś byś wypił, ale szczerych ludzi brak. Żeby ktoś choć raz bałagnął ci nareszcie, tak po lwowsku szczerze najcie trafi szlak. Panie Juśku, niech pan prawdę powie, gdzie najlepiej było nam w Lwowie. Panno Minciu, pani jest morowa, gdzie nam spieszno zawsze jest? Do Lwowa, tam po lwowsku szumią drzewa i sztajerka tańczy za Marsztyną. Tam dzwonami się i taka ciekawostka. Otóż z głównych aktorów, którzy grali w tym filmie Wielka Droga do Kraju, w 50-tych latach powróciła tylko Andrzejewska. Ona grała pielęgniarkę, która się opiekowała głównym bohaterem. Ponieważ ona była z Łodzi, wróciła do Łodzi. Może państwo przypominacie sobie, grała w drugiej serii Czterech Pancernych, w pierwszym odcinku Tomuś, prawda, wraz z ojcem jedzie szuka brygady. Natomiast orze to pole i Andrzejewska grała jego matkę. A drugą taką rolę filmową, która zagrała, to wraz z Gajosem w filmie Milionerzy w latach, chyba w 75 roku. No i jeszcze kilka takich mniejszych rólek. Natomiast dziwnym trafem, mimo że film był bardzo antykomunistyczny, jakoś może inaczej, nie do końca spotkały ją różnego rodzaju prawda, nieprzyjemności po powrocie z Wielkiej Brytanii. To jako ciekawostka. Ja mam takie zapytanie do ciebie, Wojtek, jeżeli będziesz oczywiście wiedział. Bo sobie przypomniałem, nie wiem dlaczego w tej chwili, być może pod wpływem dzisiejszego dnia, polski film Gehenna, pamiętasz? Nie był to film lwowski na pewno, bo ja go oglądałem w kinie Apollo, czyli po wojnie, powojenny
Ale pamiętasz ten film? To znaczy, musiałbym się, wiesz, zastanowić, to chyba on... Z których lat on był? Bo to może, to były 50. lata? 60. jakoś tak? 50. Ja słyszałem o tym filmie, ale nic bliżej nie potrafię powiedzieć. Wiem, że ale czemu pytasz o ten film? Dlatego, że ja dzisiaj przeżywałam gehennę przed telewizorem i dlatego sobie przypomniałam ten film. Proszę Państwa. O filmie Wielka Droga pisze się jako o ciekawym przykładzie filmu historycznego wyprodukowanego tuż po wydarzeniach, których dotyczy, a częściowo nawet w ich trakcie. Został zrealizowany w 1946 roku we Włoszech przez czołówkę filmową II Korpusu Polskiego i opowiada o losach jego żołnierzy, począwszy od wybuchu wojny, aż po zdobycie Bolonii, które było końcem szlaku bojowego Polaków. Ten fabularny, pełnometrażowy film był wyświetlany w wielu miejscach i kilku wersjach językowych. Po polsku, angielsku, włosku i arabsku. Ale ze względów politycznych nie miał wówczas premiery w Polsce i pozostał w kraju praktycznie nieznany. No cóż, fakt, że film został nakręcony poza kontrolą nowych komunistycznych władz Polski sprawił, że znalazły się w nim epizody związane z sowiecką agresją na Polskę 17 września 1939 roku. Warunkami życia pod sowiecką okupacją, na przykład mowa tam jest o problemach z zaopatrzeniem, terrorem NKWD i wywózkami na wschód. Wreszcie nieludzkimi warunkami życia w łagrach. Minęły 2 lata, 2 wieki nędzy i upokorzenia. Mówi o tym czasie narrator. A więc wątki zupełnie nieobecne w kinematografii polskiej okresu PRL. Podobnie jak kwestia polskości utraconego w wyniku powojennych zmian granic Lwowa. Sprawa wyjątkowo bolesna dla pochodzących w większości z Kresów żołnierzy Andersa, a podkreślana lwowskim pochodzeniem dwójki z głównych bohaterów. Piosenkami i lwowską gwarą, którą często słychać z ust różnych postaci. Tam w finałowej scenie, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jest taka scena w pokoju, kiedy już wojna się skończyła i Nina Oleńska wchodzi, rozgląda się po pokoju i zobaczyła karabin, który wisi na ścianie. No i jej partner mówi, wiesz, wojna jeszcze nie skończona. No i to był ten optymizm, ale to był ten optymizm dany głównie żołnierzom, Polakom, którzy pozostali na Zachodzie. Tutaj w kraju raczej optymizmu nie było. Drodzy Państwo, Walczyk Lwowski Feliksa Konarskiego, popularnego refrena, zaśpiewa Pawia. Księżycem bałakał, no nie. I nie znajdziesz.
na świecie takich nocy i dni, jakie były we Lwowie moi. Czasem chandra napadnie cię taka, chciałbyś być jak tu żyć, ani rusz. Człowiek chętnie by zalał robaka, a tu dają szampana i już. A u nas we Lwowie wina z gazem nie było, Baczewskiego się biło, no nic. Kozioła poprawił, w delabę się zabawił, tak jak nigdy na świecie noli. Czasem trącisz przypadkiem Francuza, on ci zaraz pokaże ten ton. Zamiast wskroć cię i nabić ci guza, on ci zaraz tylko w oczy gadali, no nic. Nagła krew zjazdem szlakiem wciąż chodzi ładem ptakiem, tak jak nigdzie na świecie, no nic. Ten bałag serdeczny jeszcze w nocy się śni. I ten Lwów, oj, szkoda Lwowa, no nic. Ostatnia scena, która stanowi niejako polityczne credo Władysława Andersa, również byłaby nie do wyobrażenia w kinematografii kontrolowanej przez komunistyczną cenzurę. Po zakończeniu wojny we włoskim mieszkaniu pary bohaterów na ścianie wciąż wisi karabin i hełm. Choć przeszli wielką drogę, mówi bohater, mogą się one jeszcze przydać w ich powrocie do Polski. Przypadkowo napotkany w Palestynie Żyd galicyjski przypomina żołnierzom, jak ważna jest mała ojczyzna Lwów i że nigdzie nie będą się czuć tak dobrze jak tam. Poza kwestiami politycznymi Wielka Droga jest filmem interesującym również dlatego, że z perspektywy czasu stanowi symboliczny przykład końca pewnej epoki w polskiej, choć nie tylko kinematografii. Jego warstwa pierwsza, osobista, jest jeszcze bardzo mocno osadzona w manierze przedwojennej. Od tradycyjny melodramat, trójkąt miłosny, z przesadnie ekspresyjną grą aktorską i obowiązkowym numerem muzycznym. Ale w strukturę filmu, podobnie jak w życie jego bohaterów i twórców,
wdarła się wojna, przedstawiona głównie poprzez fragmenty kronik, dynamicznie zmontowane, niewygładzone, często nawet przerażające, zdecydowanie bardziej prawdziwe od aranżowanych w studio syberyjskich obrazów. Wielka Droga jest więc jednym z ostatnich polskich filmów zakorzenionych mocno w tradycji międzywojennej, zapowiadając jednocześnie nowe motywy i nowe formy. Proszę Państwa, Tajoita Lwów zaśpiewa Dominika Cieślik-Lauf wraz z Chabirą. Przegnali, powiedzieli, żeby iść w daleki świat. I człowiek jak se poszedł, tak już chodzi tyle lat. Zabrali tak jak swoje, powiedzieli idźcie precz, ale serca nie wyrwali, bo to niemożliwa rzecz. Tajoita Lwów, zacany Lwów, Tajoita przyjdź za to maleńko sercu trzeba. Tajoita Lwów, kochany Lwów i milion lwowskich gwiazd na tle lwowskiego nieba. Tu słonko lśni, tam schodzi nóg i człowiek czuje się i bez słów jest i zdrów. Co chcesz to myśl, co chcesz to mów, a całe życie przed oczami widzisz Lwów. Ameryka, Londyn, Rzym i Paryż, lecz co z tego, kiedy Presley nie ma w nim. Człowiek życie ma królewskie, ale mówiąc o drewu, co z tego, że Baczewski był we Lwowie, a nie tu. Tajoita Lwów, kochany Lwów, Tajoita przyjdź tak maleńko sercu trzeba. Wystąpili, a właściwie w jego pierwszej części, Magdalena Sowa, Dominika Cieślik-Lauf Jerzy Skrejko, instrumenty klawiszowe, Stefan Czyż,
dmuchał w instrument i też jest dzisiaj bardzo zdenerwowany. Tak, oraz Karol Wróblewski, akordeon i śpiew. Prowadzenie dzisiejszego koncertu Aleksander Szumański. Wojciech Abela. A program przygotował, scenariuszem opatrzył i wyreżyserował Karol Wróblewski. Drodzy Państwo, a ja jeszcze z obowiązku przypomnę, że jesteśmy tutaj w gościnnej sali loży dzięki Stowarzyszeniu Polskich Artystów Teatru i Filmu w Krakowie, którzy użyczają nam tej sali i dzięki właśnie stowarzyszeniu możemy odbywać tutaj te koncerty. Oraz dzięki Fundacji Ocalenia Kultury Kresowej Habira z Krakowa. Oraz dzięki panu Aleksandrowi Szumańskiemu, który jest producentem naszych koncertów. Gorące brawa!